Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w FIFA Mobile. Gramy oczywiście preseason w tym sezonie w wersji Freezy. No i 18 stycznia, czyli licząc od dzisiaj dokładnie za miesiąc, przywitamy nowy sezon 22. Będzie ciekawie. W dzisiejszym odcinku odbiorę moją pierwszą kartę, pierwszą zawodnika preseason, oczywiście chodzi tutaj o Now and Later, więc tych zawodników, którzy przechodzą na następną edycję. Natomiast na początku chciałbym wam pokazać dosyć ważną rzecz, mianowicie jest ona taka, że odblokowali oni tutaj możliwość trenowania zawodników na 120. Jest to maksymalny poziom, na który możemy ulepszać zawodników w tej edycji. Natomiast ja oczywiście nie mam expa, nie mam nakupowanych zawodników. No, końce też mi się skończyły, ale przez najbliższy tydzień myślę, że posiedzę na markecie i ze 100 milionów to zarobię z palcem włożonym nie powiem gdzie i gdzieś tak za tydzień, czyli no właściwie dokładnie na święta mogę wam obiecać taki odcinek, w którym robię wszystkich moich zawodników na 120, także 220 overall to pyknie jak nic, jak nie więcej. Chłopie. Dobra, zobaczymy co mamy w tym preseason. I od razu przejdźmy do ostatniej z okładki, bo no właśnie, to jest ten zawodników. Now and Later, SBC, Bale, który przechodzi na nową edycję. Tych 10, 4, 5, 6, 7, 8, no 10 zawodników przechodzi. Drogba również przechodzi na nową edycję, tylko oczywiście Nikola w Prime, tylko dostajemy eventową, o widzicie. Na następny sezon przechodzi ekskluzywna eventowa ikona, więc będziemy mieli drogę, jak ktoś go oczywiście zrobi za kaskę. No ale dobra, przejdźmy do tego SBC. 5 SBC mamy, żeby odblokować Bale'a i pierwsze SBC jest dosyć proste, bo tutaj 11 piłkarzy potrzeba, 104 overall, ale tak naprawdę to nie muszą to być piłkarze z Freezy. Ja miałem jakichś gości po prostu z starych eventów i ich tutaj włożyłem. Na tym miałem po prostu na ławce rezerwowych. Też na end later pointy, tam 10 czy tam ile dostajemy. 3000 skill boostów jest w tym drugim. Ten test BC również jest proste. Tutaj miałem w ogóle 98 overall, a potrzeba 95. Tutaj włożyłem gościa jakąś, kurde, elitkę niepotrzebną w ogóle, a i tak jest za dużo. No proste to jest, prościutkie to SBC, także nie będę tutaj tłumaczył. Przejdę do trzeciego, bo tam sprawa jest trochę bardziej zakwatłana, ponieważ tutaj, jak możecie zobaczyć, potrzeba tylko 6 kart, ale to SBC jest dosyć trudne, ponieważ 6 kart trzeba, a tylko 4 zespoły. A więc muszą być po 2 karty, które są z jednego klubu. I najlepiej jest wziąć Chelsea, bo jest tu Mount i jest Azpilicueta. I też oczywiście nie mogą być piłkarze z tego samego państwa, czyli nie może być Mount i Chilwell, tylko musi być Mount i Azpilicueta. I drugi zespół to jest Wenecja, to jest Simeone, a także Faraoni. No i dzięki temu prosto można to trzecie SBC ukończyć i 7 milionów końców dostajemy, także warto, jak najbardziej. A nawet wszystkie SBC trzeba, żeby każdy z nas Bale'a miał na nową edycję. Dobra, przejdźmy do czwartego SBC. I to jest właściwie identyczne. To jest to samo co pierwsze SBC. Także nie będę tutaj się zagwatwywał, bo tu nawet nie trzeba żadnego piłkarza z Freezy. Piąte SBC też jest dosyć trudne, bo tam potrzeba, już wam mówię, jak się załaduje, potrzeba piłkarzy z eventu Freezy. I to są, moi drodzy, wszyscy piłkarze z Freezy, a więc cała jedenastka musi być piłkarzy z Freezy, czyli preseason. No i co najgorsze, to muszą być piłkarze z 11 różnych lig. A więc jest pewien
stopień trudności. Ja tutaj taką drużynę zmontowałem. Dużo w sumie za nich nie wydałem, bo nie wiem, z 5 milionów czy tam ile. Też kilka kart oczywiście miałem na ławce rezerwowych, także możecie sobie zrobić screena, jak ktoś nie wie, jak to zrobić SBC. I ja już tutaj przepolam tych piłkarzy i dzięki temu 5 SBC o Bale'a jest robione. Legendarki też się oczywiście przydadzą. No i moi drodzy, tadam, to jest ten moment. Ta chwila. Aha. Nie odbiorę Bale'a, ponieważ trzeba zrobić SBC o niego. Czyli go teraz nie zrobimy. No właśnie. Chyba, że kupię. Zapomniałem, że jest SBC o Bale'a. Trzech piłkarzy, 114 overall potrzeba. Chłopie. To kupujemy. Aha, nie kupimy. Także sobie Bale'a nie odbierzemy w tym odcinku. Chyba, żeby tego Firmino wtrafić. Poczekajcie, ludzie. Bo ja tu do Ice Fishing Hallów przejdę. To znaczy, tak. Jeżeli chodzi o główną zakładkę, to ja idę tutaj w noc. Nie idę w dzień, ponieważ tutaj wszystko rozkłada się między zawodników now and later. W dzień mamy do wyboru Trippiera, albo mamy do wyboru Leao. Według mnie lepszą opcją jest iść w noc, ponieważ Trippier to jest prawy obrońca. W FIFA Mobile jest dużo formacji, w których w ogóle nie ma piłkarzy na prawą obronę, taką formację. Tak samo jest też dużo formacji, w których nie ma LW. Także jeżeli odbierzecie na przykład Leao, to jesteście skazani, żeby na początku sezonu grać w pozycją na LW. Lepiej iść w noc, ponieważ tutaj mamy Barille, CM. CM jest właściwie w każdej formacji. Tam chyba jest tylko, są chyba tylko dwie formacje, w których nie ma CM, a jest CDM i CAM zamiast tego. Natomiast patrzcie na to. Ja tutaj idę bez cienia wątpliwości po Stonesa, ponieważ to jest piłkarz na pozycję centerbacka. W każdej formacji, w FIFA Mobile jest środkowy obrońca. W niektórych jest nawet trzech środkowych obrońców, jak dobrze wiecie. A druga sprawa jest taka, że John Stones to jest piłkarz z Ligi Angielskiej. Na początku sezonu większość ludzi, pewnie również ja, będą szli w Ligę Angielską. Także ten Stones na pewno się przyda. A dodatkowo to jest Anglik, także będzie lepsze zgranie. Także Anglik, środkowy obrońca z Premier League. Ja idę po Stonesa. Nie ma się co tutaj zastanawiać. Czekajcie. No, 1800 śnieżynek mam, tych kulek. Jakbym tak Nkunku i Firmino wtrafił, to bym teraz tego Bale'a zrobił. Natomiast wydaje mi się, że się nie uda. O, jest Gulashi, także super. Jeszcze dwóch wtrafić. Zobaczymy, może się uda. Jak nie, to mówi się trudno. O, Firmino. Także już Bale'a zrobimy. Czekajcie, do gwaranta dolecimy. Teraz gwarant chyba. No wiecie co?
Czekajcie chwilę. Przejdę do tego SBC i się zastanowię, co by tu zrobić. Firmino. Kto tam był? Gulasz. Dobra, to 114. Potrzeba jednego gościa jeszcze. Albo 113 nawet by... Nie, 114 potrzeba. To... Końców trochę wydam. Ale nie chcę mi się czekać. O! Jest 114, czekajcie. No 10 milionów w sumie to nie jest aż takie straszne. 10,5 miliona. A po taniości weźmiemy. Wiecie, ja taki może nie męczy dupa, ale taki centuś trochę jestem. Dobra, tego Gnabry'ego weźmiemy. 114. No 10 milionów w sumie. Za kartę 114 overall 10 milionów to nie jest źle. To nie jest źle. I sobie tutaj włożymy Gnabry'ego. Kurwa. Ty chłopie. Aha, bo Gulaczy'ego trzeba. Gulasz jego trzeba na 113 zrobić. No tak, bo przecież średnia 112 i 114 dwóch to jest 113,83 koło tego. Wiecie co? Gulasz jego sobie sprzedam. Gulasz jego sobie... Czekajcie. Ten gulasz i po ile on chodzi? Gulasz i... Gulaszy chyba z 5 milionów będzie kosztował. No. 3 miliony. 3 miliony kosztuje gulaszy. To sobie go sprzedam. Zaś sobie kupię... Nie. O, 113. Bo 113 by było. Nawet Ter Stegen jest tańszy. 114. To sobie 114 chyba weźmiemy. Dobra, bierzemy go. I odbieramy tutaj naszego golfistę. I tym oto akcentem ja się z wami żegnam. Pierwsza karta Now and Later, która przychodzi na nową edycję. Już jest u mnie, także z tego powodu się bardzo cieszę. O, jest ptaszek, także Bale odebrany. Przejdzie na nową edycję. Jeszcze na pewno będę miał Stonesa. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, to... no, Robertsona będę chciał jeszcze mieć. Z Preseason Passa, który wyjdzie za tydzień, czyli za 6 dni. Ale zobaczymy, jak to się uda.
Z mojej strony to tyle. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć.